No, kolejny dzień zmagań. Wymieniłem sobie już tutaj tą siajbę, że można teraz przystawiać tutaj to koło pasowe i wiatraczek taki. O kurde, ale będzie go trzeba troszeczkę przyciąć, te łopatki, i będzie ok. Także co teraz, muszę przymierzyć, żeby pasował. Oczywiście pasek to jest jeszcze wąż, ten co mi się popsuł, no i będziemy składać. Dobra, troszeczkę skróciłem sobie te łopatki tego wiatraka i teraz będziemy przykręcać go. Będziemy go przykręcać, zobaczymy, później przymierzymy chłodnicę, czy on będzie pasował, żeby tam gdzieś coś nie obcierało po prostu. Tak. Okej, teraz będzie dobra, dobrze. Dobra, ja sobie idę jeszcze śrubki przyszykuję. Przyszykuję sobie te śrubki. Trzy śrubki. I co? I widzimy się przy pasowaniu chłodnicy. A więc tak, poza kamerami sobie przymierzyłem, teraz wam pokażę. Przykręciłem. Jeszcze będzie trzeba tylko zabezpieczyć ten wiatrak, te blaszki przy śrubach. Wiatrak nie obciera, także powinno być ok. Trzeba będzie teraz zdjąć chłodnicę. Muszę wydmuchać ją od razu. Od razu ją wydmucham, bo tutaj jest zakurzona. Zresztą zobaczcie sami. O. Ale piękna będzie. No właśnie, dobra, wiatraczek muszę jeszcze zabezpieczyć. Dobra, jeszcze tu. Tu zakładamy pasek, alternator później pójdzie. Właś pasek, właś. Dobra. No. No. Dobra, jest. Pasuje. Tu pójdzie alternator. Będzie cacy. Dobra, teraz co?
to by można było to wydmuchać trochę. To się nie drży. Chłodniczka elegancko wygląda teraz. Założymy. Dobra, założymy. Kardana się tam zakręci jakoś. Kardana się jakoś zakręci. Miejmy nadzieję. Tu. Podkładeczki. Dobra, złapało. Tu weszła, tu teraz. Tu weszła, tu wyszła. Dobra, jest. Jeszcze trochę tutaj śmieci na karszer wyciągnął. Trochę poprostowałem tę żebereczkę tutaj. Będzie trzeba opaskę dać. Będzie trzeba opaskę dać, opaska jest w ciągniku. Tak, to jest ta. Czy to nie jest ta? No jakaś to jest. Na starym wężu tam nie ma tego. To jest to. Dobra. Tu mamy tu. To mamy tu. Korek. Na razie zakręcimy korek. Korek zakręcimy. Można teraz przyłapać. Przyłapać można teraz chłodnicę. Gdzie są dziewiętnastki? Były dziewiętnastki. No jest jakaś dziewiętnastka. Para, 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 para. Dobra, udało mi się założyć tutaj ten spornik pod pompę wspomagania. Nie było lekko, ale się udało trafić. Co tutaj jeszcze teraz trzeba? Trzeba by teraz zakontrować ten wałek, ale wałek chyba później zakontruję. Muszę teraz przykręcić sporniki do obciążników. Bezpiecznie jakieś. Sporniki do tych. Do obciążników, żeby to jakoś wycentrować. Będzie cacy, czyli ten był tu chyba. To było tak. Czy to było tak? To było tak. O. No mamy już filtr zamocowany, podpory pod obciążniki tak samo już odpaliłem. Wszystko elegancko tutaj pracuje, no jest różnica, tutaj widać, czuć podmuch powietrza. I co, teraz skręcamy filtr. Skręcamy filtr, założymy maskę, wsuniemy obciążniki i będzie po robocie. Będzie po robocie. Jeszcze płyn. Zalejemy jeszcze
płyn. Ale co, jak już złożę, to widzimy się przy odpalaniu i testowaniu. Wszystko już złożone praktycznie. Zostało tylko przykręcić tutaj kratkę. Jeszcze dolać płynu. Wlałem troszeczkę płynu, ale jeszcze jest, jeszcze brakuje go. I co, odpalimy, zobaczymy, jak to będzie się prezentować, jak to będzie chodzić, także no to co, wchodzimy i palimy. Sprzęta, luz jest, załączamy się, no teraz kontroleczka elegancko świeci, no i dobra, chyba tam już wszystko poskręcałem, nie powinno nic się stać. Kolek spadł, no dobra. Kurde, tam spadł, dobra, zaraz go wyciągnę. No i okej. I co? No tutaj wszystko ładnie się kręci, że tak powiem. Wiatr, powiem wam, patrzcie. Nie wiem, jak to wam pokazać. O, możecie zauważyć, jak wiatr wieje, jak rusza liści. Także jest różnica, o, patrzcie. Jest różnica na tym wiatraku. Alternator elegancko sobie tutaj się kręci. Wszystko jest w miarę w osi. Ładowanie się chyba nie świeci, zaraz sobie zerkniemy. Ładowanie nam się nie świeci. Obroty są. Ciśnienie jest. Będzie chodzić. Co ma nie chodzić? Także co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Z udanej pracy naprawczej Ursusa C360. Zachęcam. Znaczy zachęcam. No na pewno robi różnicę ten wiatrak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać przy pracach polowych. I tyle mogę tutaj wam powiedzieć. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam was z Stachu. Trzymajcie się. Cześć.